Pan marszałek. Panie i panowie, rok 2011 dostarczył nam podobnej sytuacji. A mianowicie był spór dotyczący, czy pan dyrektor Jaworski ma dalej być, czy nie. I były różne podnoszone kwestie. I wobec wątpliwości ja podjąłem się przede wszystkim inicjatywy i doprowadzenia do spotkania pani marszałek, pani poseł Łukiewicz, pana dyrektora Taborskiego i z moim udziałem. I chodziło mi o jedną rzecz i nam parlamentarzystom, żeby zastosować przede wszystkim wyjaśnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględnić wszystkie okoliczności. I do takiego spotkania doszło, uczestniczyliśmy. Natomiast samo rozwiązanie kwestii samej umowy to już nie była nasza sprawa. To była sprawa pomiędzy panią marszałek, zarządem, a panem dyrektorem Taborskim. I chciałbym również przy tej okazji powiedzieć jedną rzecz, bo wczoraj wypowiadałem się w tej sprawie w telewizji. Mianowicie chodziło o jedną kwestię, to co się czyni obecnie, a mianowicie, że wtedy, kiedy powstał problem, to przed podjęciem decyzji, jak ona by się nie nazywała, należało poprosić zainteresowanego, żeby także przedstawił swoje stanowisko. I pani marszałek przed chwilą powiedziała, że taką rozmowę odbyła. Natomiast co do merytorycznej strony, to jako parlamentarzysta nie chcę się wypowiadać, a jako prawnik, prawda, dostrzegam tu pewne problemy. Dziękuję.